Jak wiadomo, podczas wczorajszego meczu Danii z Finlandią byliśmy świadkami przykrych wydarzeń ze świata piłki nożnej. Jeden z zawodników Danii zemdlał i stracił przytomność, a następnie jego serce przestało bić. Sztab medyczny robił co w jego mocy, aby przywrócić bicie serca wspomnianego zawodnika. Jak wiadomo, już od wczoraj Eriksen przebywa w specjalnej klinice, gdzie porobiono mu odpowiednie badania i od tamtej pory rozmawiał już nie tylko ze swoim ojcem, ale również i swoim agentem, kobietą czy zawodnikami z drużyny. Dzisiaj taką rozmowę przeprowadziła również organizacja DBU, czyli na polskie jest to Duńska Unia Piłkarska. I przekazała ona następującą informację na swoim Twitterze. Cytując. Dziś rano rozmawialiśmy z Eriksenem, który przesyła pozdrowienia dla kolegów z drużyny. Jego stan jest stabilny, pozostanie w szpitalu dla dalszej obserwacji. To z takich ważniejszych informacji. Dowiadujemy się również, że sami piłkarze oraz sztab szkoleniowy otrzymali odpowiednią pomoc psychologiczną, tak więc jak widać same dobre wiadomości. I w tym przypadku cieszę się, że tylko właśnie takie dobre wiadomości mogę dla Was nagrywać. Także trzymam kciuki za szybki powrót Eriksena na boisko, abyśmy mogli go znowu ponownie zobaczyć. Życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się, cześć!